Tomorrow is Today. Jest to pierwsza wystawa, która w ramach Salone del Mobile w Mediolanie, który jest z kolei stolicą światowego designu, prezentuje dokonania naszych najważniejszych uczelni artystycznych i ich wydziałów projektowania, dodam państwowych uczelni. Od wielu lat ja sama, ale też we współpracy z konsulatem zastanawialiśmy się, jak zorganizować taką wystawę. Niestety nie przez wiele lat jeszcze na wyższych szczeblach ta potrzeba nie była zrozumiana. W zeszłym roku, w lipcu, Akademickie Centrum Designu, które powstało w Łodzi z inicjatywy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, które z kolei zaprosiły do współpracy wszystkie wydziały projektowania na właśnie 8 najważniejszych uczelniach artystycznych u nas w kraju, wyszły z inicjatywą zorganizowania takiej wystawy. Myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa, bo dzięki właśnie temu połączeniu, temu zjednaniu jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, prawda? Mamy świetną lokalizację w Super Studio Piu, od którego zaczęły się 20 lat temu wszystkie wydarzenia związane z salonem, z Fuori Salone, bo Mediolan to są największe targi na świecie, jeżeli chodzi, przepraszam, o projektowanie, o urządzanie wnętrz, ale też około 700 wystaw na terenie miasta, które są w ramach wydarzenia o nazwie Fuori Salone. Jesteśmy w miejscu, od którego zaczęły się te wydarzenia. Jesteśmy w miejscu, w którym łączy się kultura i biznes. Dostaliśmy świetną przestrzeń i po prostu po raz pierwszy możemy pokazać światu, jak wysoki poziom prezentują nasze uczelnie i jak solidne są studia w Polsce i jak wiele oferują te uczelnie. Nawet sam pan Mendini, który tutaj był wcześniej z nami i przeprowadzony był z nim wywiad, który otrzymał tytuł doktora honoris causa z ramienia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Czuł się trochę takim ambasadorem tego przedsięwzięcia. Ja też wiele rzeczy konsultowałam, pracując nad tą wystawą. I pan Mendini na pytanie dziennikarza, czego mogłyby się nauczyć te polskie uczelnie od miasta Mediolan czy studenci z Polski, odpowiedział, że tutaj powinni przyjść wszyscy studenci z Włoch i nie tylko, mało tego, nie tylko studenci, ale też profesorowie. I to oni powinni się nauczyć. To dla nich będzie wielka lekcja. Ja jestem osobiście wzruszona, ponieważ na takiej wystawie zależało mi naprawdę od wielu, wielu lat. Odkąd też zaczęłam zajmować się promocją polskiego designu, odkąd też czasami wykładam na uczelniach zagranicznych, bardzo szybko doceniłam poziom uczelni, która mnie przygotowała też do zawodu, i to jest akurat Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, ale też poziom tych wszystkich uczelni, które naprawdę świetnie kształcą projektantów, przyszłych projektantów u nas w kraju. Te uczelnie mają niesamowicie rozbudowane infrastruktury. Ta wystawa jest też zorganizowana na zasadzie takiego klucza, gdzie dla nas Polaków było oczywiste, że Wrocław to szkło i ceramika, że Łódź to ubiór i tkanina, że Poznań to mebel. Oczywiście te wszystkie rzeczy trochę się mieszają dzisiaj na tych wszystkich uczelniach, ale chciałam pójść właśnie tym kluczem, żeby pokazać też tą tradycję każdej uczelni i te bardzo silne kierunki do dzisiaj. Też coś, co jest ciekawe, że te wszystkie uczelnie rozbudowały swoje infrastruktury, prawda, też pod tym kierunkiem. Na przykład Wrocław ma imponującą hutę szkła, wielkie piece ceramiczne. Łódź ma niesamowity budynek z przestrzenią przygotowaną do profesjonalnych pokazów mody. Wszystkie te uczelnie mają świetnie wyposażone laboratoria techniczne, różnego rodzaju drukarki 3D, bardzo zaawansowane sprzęty. Katowicka uczelnia z kolei ma też niesamowite studia nagraniowe. Tam grafika była zawsze bardzo ważna. Zresztą grafika na wszystkich naszych polskich uczelniach jest świetna i w każdej przestrzeni dedykowanej poszczególnej uczelni na tej wystawie pokazujemy tą grafikę, pokazujemy również projekty wnętrz. W przypadku Poznania pokazujemy też projekty z architektury, bo to jest też jedyna uczelnia artystyczna w kraju, gdzie studiuje się architektury. Nie mówię tutaj o architekturze wnętrz, ale dyplomie architekta, który może podpisywać, firmować architektoniczne duże projekty. Kraków, jedna z najstarszych uczelni, pokazuje bardzo przyszłościowy projekt Mars 2030, który powstał wraz z Centrum Badań NASA w Kalifornii. Także są to bardzo ambitne projekty. Co jeszcze? Każda z tych uczelni dzisiaj, Gdańsk, pokazuje się też, zresztą podobnie jak Wrocław. Gdańsk też słynie z projektowania statków i okrętów, ale tutaj no, nie mogliśmy zademonstrować fizycznie tych rzeczy.
więc pokazujemy to w sposób multimedialny. Podobnie jak Wrocław ma świetne pracownie projektowania środków transportu, gdzie absolwenci zdobywają i zdobyli już dotychczas wiele bardzo prestiżowych nagród na świecie i pracują dla znanych naprawdę na światowych marek. I to też jest w prezentacji multimedialnej ujęte. Warszawa i Kraków były zawsze taką podporą dla przemysłu, jeżeli chodzi o dużą masę w kraju. Dzisiaj to wszystko się trochę tak miesza i bardzo dobrze. Historycznie te wszystkie specjalizacje i to, z czego te uczelnie były najbardziej znane, było związane z tym, że akurat na tych terenach, w tych regionach, gdzie znajdują się te uczelnie, najwięcej było tego typu przemysłu, prawda? Czyli Łódź, przemysł włókienniczy, Dolny Śląsk, ceramika, chudy szkła, natomiast oczywiście Gdańsk, oczywiście statki, jesteśmy nad morzem. Jest ciekawa najmłodsza uczelnia Szczecin, która powstała 10 lat temu i ta uczelnia, to jest uczelnia, która wyszła z połączenia Akademii Szkoły Projektowania Wnętrz i Przedmiotów, która się połączyła ze szkołą, z uczelnią muzyczną i to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie, bo i tak studenci w tych naszych uczelniach mogą sobie indywidualnie budować ten program. Bardzo ważne było dla mnie też to, żeby pokazać, że my studiujemy projektowanie w kontekście sztuki, gdzie studenci od początku mają rysunek, malarstwo, rzeźbę, historię sztuki, historię kultury, filozofię, często socjologię. I te wszystkie rzeczy po prostu tworzą doskonałą bazę dla młodego projektanta, który później musi odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. I myślę, że też właśnie poprzez te dużej ilości tutaj na tej wystawie prezentacje multimedialne, też ten aspekt połączenia, powiązania ze sztuką, że my nie studiujemy projektowania na Politechnice w przypadku tych naszych najważniejszych uczelni, ale jesteśmy po prostu, mamy znacznie szersze przygotowanie, to też chcieliśmy pokazać właśnie poprzez tę wystawę.